Więc mówię, jestem wychowankiem w Pogoni Szczecin, ale tu nie ma żadnych teraz sentymentów na Jagiellonii i muszę teraz zrobić wszystko, żeby Jagiellonia zdobyła ten puchar. Czyli jak będzie jakaś okazja bramkowa, to tam nogę ci nie zadrży nic tam? Nie, no na pewno nie. Będę starał się grać jak najlepiej. Gdy będzie tylko sytuacja do wykorzystania, to mam nadzieję, że ją wykorzystam i będzie fajnie. A jak już wykorzystasz, to będziesz się cieszył w jakiś szczególny sposób? No nie, nie mam naprawdę. Nie, tego ciężko teraz sobie powiedzieć. Nie chciałbym na pewno strzelę bramkę jakoś bardzo cieszyć, ale no mówię, to meczu są emocje. Ale mówię, na razie jeszcze mecz nie zaczął i jeszcze nie ma co tu mówić o strzelę bramkę. Czy wygramy, mówię, najważniejsze, żebyśmy się dobrze do tego meczu przygotowali i byli 100% przygotowani na wszystko, co się będzie działo na boisku. Mecz z waszym Jagiellonii, tak, może zdobyć puchar, ale to jest dla ciebie chyba osobiście, no bo będą cię obserwować różni wysłannicy różnych klubów. Jak będą mecz menadżerowie na trybunach, no powinni być, no bo to wiadomo, mecz jest finałowy. Nieważne, że grają dwa zespoły, które nikt by się praktycznie nie spodziewał przed sezonem, że będą grać w finale, no, ale na pewno taki finał przyjadą menadżerowie i będą oglądać zawodników i no na pewno też będą jakoś mnie oglądać, ale ja mówię, do tego podchodzę spokojnie, jestem zawodnikiem Jagiellonii, nie mam na razie żadnych konkretnych ofert, ja przynajmniej o tym nie wiem, więc na ten temat nic też nie mogę mówić. A czy to może być ostatni mecz w barwach Jagiellonii w sobotę? Czy to może być ostatni? Naprawdę, na tę chwilę jestem zawodnikiem Jagiellonii i nie chcę nawet o tym rozmawiać. Przygotowuję się do ważnego meczu, jakim jest dla mnie puchar polski finał i tylko o tym myślę, a co będzie potem, to dopiero będę mądrzejszy. Na urlopie, jak będę wtedy, te telefony może będą, może nie. Dziękuję.